Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, postanowiłem rozwiązać zadania szachowe na wizji. Spróbujemy dobić do pewnego rankingu. Już odpalam tutaj zadania. Będą to zadania oczywiście robione bez czasu. Mam aktualnie 2836 ranking, postaram się do 2900 dobić. Taki może sobie próg póki co ustalmy. Wiem, że zawodnicy powiedzmy mojego pokroju i silniejsi robią te rankingi powyżej 3000, ale ja na razie mam taki ranking, więc spróbujemy sobie. Porozwiązywać. I teraz tak, przejrzyjmy się sytuacji, mamy trzy lekkie figury białych, to kwestia też policzenia właśnie ile mamy materiału, trzy lekkie figury czarnych, no ale zaraz, mamy przecież wieżę więcej, więc o co chodzi? Czy tutaj kwestia jest tego, czy dajemy mata, czy po prostu zbijamy Hetmana, goniec odbija? I proste odejście gońcem e, wiąże się z tym, że goniec odejdzie, tu będę atakowany. No cóż, nie za bardzo mi się to podoba, ale taką drogą eliminacji trzeba spróbować to jakoś y, wywołać. Może, a może y, posunięcie Hetman C7, goniec C7 i skoczek C, przepraszam, skoczek F7, jeżeli tu będzie wybicie, to wybicie. I tu jest problem, przecież wtedy jest figura więcej, nie widzę w ogóle opcji, żeby dać mata, hetman wisi, więc raczej hetman bije na c7, ok teraz jest dobrze i tak drogą eliminacji zobaczmy, co tutaj mi grozi. Aha, w ogóle grozi ruch, goniec e5, nie zauważyłem tutaj wieży, już dostrzegam, więc muszę zagrać skoczkiem prawdopodobnie, bo jak tak zbiję, to ja zbijam tutaj, wprawdzie jakość mniej ale się chyba wygrzebuje, więc goniec nie może zagrać. Musi skoczek na F7. Dobra, wyszło, ok. I teraz pytanie, gdzie dalej? Skoczek musi uciekać prawdopodobnie na G5. Jeżeli taki ruch zostanie zagrany, to wieża A3. Tu się chyba wszystko trzyma, bo goniec idzie na straty. Skoczek G5, dobrze. Dobrze, udało się. Wprawdzie zajęło mi to troszkę czasu. Wiem, że jak się rozwiązuje zadania szybciej, to ten czas... To te punkty się zwiększają. Dobrze, moi drodzy, ruch białych. Przypuszczam, że tu jakieś widełki muszą być zrobione. Teraz tak, cóż ja tutaj dostrzegam? Dostrzegam, że mogę zagrać gońcem. Król będzie miał jedyną ucieczkę tutaj. No i teraz pytanie: co dalej, chociaż z drugiej strony? Zagram tak. Hetman sobie pójdzie, a no właśnie, ma kilka opcji. Hmm. No to nie może być aż takie trudne, ale fajne są takie zadania, żeby sobie troszeczkę poćwiczyć taktykę. Goniec A3, atakujemy króla. Król musi po tym ruchu iść na, na G7. Pytanie, co dalej? Skoczek E8, tak sobie rozpatruję. Tutaj chyba nic nie ma, nawet sobie odejdę jakiś wieczny szach. Ale chyba nie. Chyba nie. Chyba goniec A3 nie wchodzi w grę w tym wypadku. Muszę hmm, powiedzieć, że. Ciekawie to się zapowiada z danką. Właśnie, widzicie, jeszcze, no właśnie, ten skoczek bardzo dobrze pilnuje tych pól. I teraz tak, goniec A3. Goniec A3. Cały czas to rozpatruję, może błędnie, ale. Hmm. No, powiem szczerze, nieco mnie zatkało. Nie wiem, jakie jest rozwiązanie. Kompletnie nie, nie przychodzi mi nic do głowy. Pierwsza myśl to koniec A3. Pytanie, czy pierwsza myśl jest najlepsza? Potem drogą eliminacji. Oczywiście dobrze rozwiązać zadanie od początku do końca, widząc mniej więcej, znaczy widząc w ogóle rozwiązanie, ale po król G7. No nie, jakichś poświęceń tutaj na H5 nie ma. Skoczek G4? Chyba tak. Koniec A3 musi być zagrane. Nie? Minus 13 punktów. No to w takim razie pokażę rozwiązanie, drogi komputerze. Bicie królem? No niewiarygodne, serio? Bicie królem. Chodzi o to, że Hetman nie może nigdzie poruszyć. A bo król też nie może nigdzie poruszyć. Stoi Cwank. No tak. Ale świetne zadanie. Dobra, lecimy dalej. No cóż, 1-1. Goniec E3. Jak to stoi w figurach? W figurach yy, lekkich jest porówno. Teraz rozpatrujemy bicie na B2. Tu się broni. Tu jeszcze taki ruch grozi, ale wtedy gram wieża D8. Z yy, jakiś skoczek chyba nie ma sensu. Chyba bicie tutaj na B2 przechodzi. Ok. Yy, kusi mnie, żeby zbić tak ale wtedy będę miał tutaj strzał, więc muszę zbić tu, on zbije tu, ja chyba tam tak zbijemy, on rozszada, dobra, i teraz chyba zbicie z szachem, bicie i hetman na F6 prawdopodobnie, żeby bronić tutaj pionka, tak mi się wydaje, że to jest rozwiązanie, ok, i hetman chyba na F6, I jeszcze hetman, tutaj jedyny ruch to jest wieża D8, rozwiązane, plus 6, ok, lecimy dalej, kolejne zadanie, ciężkie figury w akcji. I teraz tak, pionka mniej mają czarne. Przypuszczam, że tę wieżę będziemy zdobywać. Jak zagram tak, bo wieża jest troszkę zakłopotana. Od, nie ma połączenia z tymi figurami przeciwnika. I teraz tak, jak zagram tu, to wieża może zagrać tak, tu i tu ucieka. A jak zagram tu, to wieża idzie tu. Filunia. Hmm, Tutaj mogę zagrać. Wtedy pilnuję pola E7, atakuje. Jeżeli pójdzie wieża na B7, to Hetman C6, i z powrotem będzie to samo. Dziwne. Hetman B8 jeszcze jest takie posunięcie. O, właśnie, pilnuję na A8. Bronię pionka. Jak wieża E7, to tutaj, i zdobywam wieżę. Hetman B8, Hetman E3 i wieża D4. Mamcie. cię. Ok. I Król F8. Tu jeszcze atakuje. No, bić muszę. Okej, okay, no to mi się podobało, to już udało się złapać tę wieżę, znowu mamy ciężkie figury, tylko troszeczkę mniej tych figur, teraz tak, wieża aktywna, hetman aktywny, król w miarę bezpieczny, król odsłonięty i teraz pierwsze myśli to są takie, że dajemy szacha, prawda, może jakieś ciche posunięcie tutaj występuje, prawdopodobnie wieża C5 z groźbą mata. I chyba to jest rozwiązanie, tak mi się wydaje. Dalej nie ma co liczyć. Wieża C5 chyba jest najlepsze. Tak, Hetman D8 widziałem. I teraz y, może Hetman E3, żeby tu jeszcze atakować. Czy ja czegoś nie dostrzegam większego? Może jakieś połączenie tak, żeby tutaj tę wieżę zdobyć. Hmm, Hetman F4 prawdopodobnie Hetman E3. Król odchodzi, bicie. No to wygrywam. Hetman się zasłania. Czekajcie, tutaj, tutaj. Czy ja złapię jakoś tę wieżę? Tutaj. w <laughs> 7. No nie, nie łapię tej wieży. E, no ale czasem tak właśnie drogą eliminacji starajmy się zodanka rozwiązywać. Może jakieś ciche posunięcie typu Hetman G4. No nie wydaje mi się, bo tutaj wprawdzie będzie groził mat, ale. Wydaje mi się, że trzeba dać szacha. Okej, okay, dobrze mi się wydawało, g5, no i chyba tutaj jest szach. Dobra, zbyt długo zwlekałem z prostymi posunięciami. Za, za bardzo jak się tutaj zagłębimy i sobie pomyślimy, to może też może nie być do końca dobrze. I teraz tak, pierwsza myśl to jest bicie tu, ale po tym wybiciu ja nie dochodzę pionkiem. Różnobarwne gońce, tutaj jest opcja. Teraz generalnie bierze d1 z opcją mata. Istnieje taka opcja tutaj. Czy tutaj coś mi zagrozi ta wieża? Wieża może zagrać na D2. Ja zbijam. Jest taki ruch. Ja idę tutaj. Skoczek. Król idzie tędy. Skoczek biały Ale zaraz ja mam figurę mniej. Przecież wtedy. No no właśnie. Wieża tu. A to się wydaje dobre. Z kolei, jak zagram tak. Nie, to tutaj też nie przechodzi. A poczekajcie, jeszcze tu jest opcja. Wieża C5, wieża A5 z, z matem. A tutaj królem uciekam sobie od tych szachów. Dobra. I teraz nie mogę zbić, bo dostanę taki ruch. Ale zaraz mogę chyba. Nie, nie mogę, bo na końcu jest Herman F1 i się zasłoni na A6. Więc muszę uciekać tędy. Tak, muszę uciekać. Nie można było zbić wieży. Ok, lecimy dalej. Mamy 2,859. Hetman zbił na A2. Jeszcze raz sobie zerknę. On zbił pionka. Ok. Mamy y, tutaj opcję wybicia, ale wtedy nam zbija goniec. Wydaje mi się, że to jest zadanie na ucieczkę królem. Chyba trzeba przyjąć ofiarę. Ła, wow, za szybko. Ale plus jeden punkcik. Dlaczego? Ciekawe. Spróbujmy znaleźć, zobaczyć, jakie jest rozwiązanie. Wieża B1. A tutaj wzmocnienie. Ok. I tak, jak Hetman bije tu, tu, tu. No, takie powiem troszkę cięższe. Ok, lecimy dalej. Goniec G5. Co nam grozi? Grozi nam y, szach. Szach jeszcze jeden nie jest groźny. Goniec dobrze trzyma diagonale. Teraz pytanie, czy idziemy pionkiem, bo to się też narzuca oczywiście po tym wjazd Hetmana. Wydaje mi się, że pionek, wieża, szach może być. Um, zawsze może być szach. Jeszcze stępy mam, zawsze królem uciekam. Król. Chyba D7, tak po prostu. Zaraz, zaraz. Tu jeszcze jest na H, bo nie założyłem wieży. Ale wydaje mi się, że ten ruch wygrywa. Znaczy daje opcję. OK. Do rogu, mimo wszystko, bo wieża broni. Dajemy szacha, czy coś lepszego. Tutaj jest chyba szacha, trzeba dać. Dobra. Tu zbijamy sobie. Tak, nawet nie ma co myśleć. Dobrze zbicie. Yy, no i tak, tutaj, jak król odejdzie. Nie, no tu się wszystko trzyma. No, takie są zadania też do końca. Nie wiadomo, yy, czy rozwiązanie. Słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, że gram skoczkiem, aczkolwiek tu taki ruch jeszcze może być ciekawy, żeby. Nie, no ale chyba skoczek F6 z opcją Mata. Jeżeli Hetman ucieknie na B8, to tu zwiąże. Co dalej? Co dalej? No tak, chyba muszę tak grać. Śle! Wow, ale mi poszedł okay. dół ranking. Za szybko. W takim razie. Hetman D8. No to już są zadania troszeczkę trudniejsze jak widać. Ok, lecimy dalej. <laughs> Narzuca mi się bicie. Jeżeli Hetman to biję tu. Z drugiej jednak strony. Wszystko jest porówno. Teraz tak, pytanie, czy z skoczkiem na D5? Nie, skoczek D5 nic nie daje. Wierzę, F1 też raczej nie. Za, za wolne to wszystko. Ym, no cóż. A może skoczek? Może skoczkiem na C6? Tylko, co będzie powierzchnia B7? Jaki problem? Hetman Broni. Hmm. Przyznam się, że no nie widzę rozwiązania. Bierze na G7, król G7, też nic nie daje. Bo teraz tak, jak zbiję tutaj, zbiję hetman, to zbijam tu i sprawa jest chyba w miarę oczywista, skoczkiem uciekam I tu od szachów ucieknę, jak będzie mnie atakował hetman Więc jak zbiję wieżą, to musi zbić raczej król I coś mi tutaj świta, że mm, jakieś takie zależności pomiędzy tym biciem są Tak, wydaje mi się, że to przechodzi I zbijam wieżę Dobrze, poszło Wszystko jest porówno. Wymiana Hetmanów. Wymiana Hetmanów powoduje to, że tu mam może taką opcję zagrania sobie gońcem, ale goniec B7. Hmm. No bo jak odejdę zwyczajnie Hetmanem, to chyba nic tutaj y, nie zdobywam sensownego. Choć jeszcze widzę bicie. Jak tutaj to mat, A właśnie wieża F6. Wieża nie może zbić, bo Hetman leci. A jak zbijam na F6, Hetman zbija tutaj, zbijam tam. Król. Goniec, Goniec F7. Dobra, wieża F6 wygrywa. Mamy to. Bardzo fajne zadanie. Ciekawe. Takie typowe, gdzie się. Może możemy się z tym spotkać w partiach. Dobrze, tutaj jest dorobienie Hetmana. My też tu mamy opcję dorobienia Hetmana. Narzuca mi się szach. Jeżeli król zbija, bo raczej chyba musi zbić, to wtedy szach, król odchodzi, dostaje mata. Aha, król nie musi zbić. Wieża G1, tutaj król na. Przepraszam, wieża B1, król na A3. Drobię Hetmana. On Hetmana i nie ma szacha. Ale wiesz, że będę chyba trzeba zagrać. Spróbujemy. Tak, i teraz... Znaczy ten ruch był raczej oczywisty. Może tu? Ale to nic nie daje. Tak. Król na B4. A, moi drodzy, no przecież. Drabiam Hetmana. On jak dorobiłby, to ja bym zagrał hetmanem na c1. Przecież tutaj szacha widziałem i tutaj hetman działa z matem. Kwestia teraz zasłonięcia się. Chyba do góry w ogóle idziemy, bo... A nie, nie mogę, bo to jest z szachem. Pytanie, czy tu, tu... Ten król może mi się tutaj przydać. Tutaj szacha nie ma. Tak, ewentualnie tu jeszcze jest szach. Dobra, klucha 4. Klucha 4, wybicie. Ok, tutaj wybić muszę. Muszę czy nie muszę. No muszę. Ok, 11 punktów wleciało. Okej, okay, fajne, fajne zadanka. Lecimy dalej. Dobra, wieża E7. Chcemy doprowadzić pionka, ale widzimy, że wieża wraca i tego pionka łapie. Yy, więc teraz jest kwestia tego, czy na przykład gońcem mnie zagrać. Wieża. Yy, bo teraz później pionek ma szansę iść szybko do pola przemiany, Goniec... Yy, na B3 wieża D7, C4. Tutaj idę do góry, wieża bije. Idę do góry, tu bije z szachem. Mhm. No nie jest to takie proste, jak widać. Ale mogę król C8. Tutaj gońcem zawsze bronię. Jeżeli wieża pójdzie tu, to goniec na B3 schodzę z tego związania i grozi D2. Ale zagram tu, król pójdzie tu, to pójdę tu. No właśnie, działa. Król C8. Ok, i goniec B3. I idę tym. OK, no powiem Wam szczerze, teraz poszło w miarę szybko, gładko 2889. Lecimy z kolejnym zadaniem. Końcówki końcówki nam się pojawiają. Tu nie mogę, bo będzie zbicie gońca. więc muszę albo go podeprzeć i iść tu. Tylko teraz jest kwestia tu: jak podeprę król, pójdzie na C1. Je ja zagram tak, to dostanę szach. OK, istnieje też opcja taka, że zagram sobie gońcem. Na przykład na G6 i grożę B2. Ważne, żeby skoczek nie dawał szacha królowi. Teraz tak, zagram gońcem na G6, pójdzie H5, pójdę tu. Zbicie to tutaj, wygram szybko. Chyba koniec na G6. Szybko podejmuję decyzję, słuchajcie. Teraz tak, jeżeli zagram tu i król na C1, to idę tym tam i wygrywam. Dobra, koniec G6. I teraz idę tym pionkiem. Dobrze, i idę tym pionkiem. Oj, 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 oj. No ale to było praktycznie to samo. Yy, trzeba było iść tym pionkiem przede wszystkim. Dokładnie, i to jest wygrana. Tu jeszcze grożą widły, a więc trzeba bić. Dobra, i tu trzeba robić Hetmana. No to było rozwiązanie. Ok, yy, to taki mały szczegół. Ważne, że znaleźliśmy ważny, ważny, dobry ruch. Bicie oczywiście się narzuca. Król na H8 nie wchodzi w grę, więc na F8. Bicie, król bije, Hetman. Eee, to jest jedyne pole i tutaj zakleszczam król e7, Hetman, król idzie na d6, szach. Tam, tam daje mata? Chyba tak. No wiesz, jakie 7 trzeba. Wydaje mi się, że tutaj poświęcenie jest bardzo ważne. Ok, i teraz lecimy. A może jest w ogóle taki ruch jeszcze lepszy przy okazji? Nie, bo tam nie dotrę do króla, muszę zbić. I teraz daję szacha. Teraz daję szacha na, na G5, żeby nie puścić na D8. To widziałem wszystko bardzo dobrze, Krzysztof. Nie jest z Tobą aż tak źle. Może jeszcze tak, nie, tu, tu ucieka, więc tak nie mogę. Tutaj raczej muszę, tu grozi mata, jak odejdzie na E6, król C5 i taki szach. Będzie tak, goniec E5, bo jak zbije, to daje mata. No właśnie, daje mata. Ok, słuchajcie, 4 punkty do 2.900 brakuje e, i lecimy dalej. F6 i teraz tak, zauważmy, że pionek wędruje w tę stronę. Przypuszczam, że tu chodzi o to, żeby albo tego skoczka złapać, bo jak będziemy się zajmować tymi pionami, to jest ta remisowa pozycja skoczek na wieży. Skoczek szacha nie ma, tutaj szach nie daje chyba nic. Kwestia złapania skoczka. Gram wieżą tutaj, a potem gram wieżą tu? Nie. Wieża tu, król bije. Czekajcie, może inaczej? Może wieża tu, skoczek? Wieża? Nie. Nie, nie, tak nie mogę. Wydaje mi się, że wieża E3 w pierwszym momencie, bo grozi taki ruch, a tutaj grając na E3, skoczka blokuje. Skoczek A2 to król, skoczek ucieka, tutaj szachpionek będzie szedł do góry. No tak, tak na intuicję nieco trzeba tutaj, um, y, intuicyjnie troszeczkę trzeba spróbować pomyśleć, to może być decydujące zadanie, żeby wbić na y, ranking 2.900. Y, pytanie teraz tak, pytanie teraz jest takie, no chyba wieża E3, taka pierwsza myśl mi tutaj świta, taka w miarę konkretna, y, no bo taki ruch nic nie daje, chociaż poczekajcie, D6, bicie, król jest dalej i te, teraz gram tutaj. Król podchodzi. Wiem już, moi drodzy. D6 bicie i gram wierzą tu. Jak skoczek to łapie skoczka. A jak tu, to, to łapie skoczka. D6. Oczywiście. I mamy go. I tutaj byśmy raczej wygrali, bo wystarczy królem podchodzić. Wieżą z tyłu te pionki męczyć. Wydaje mi się, że to jest ciężko powiedzieć, jaka to jest pozycja, czy to jest wygrana, czy nie wygrana. W każdym razie jest 2.901 ranking. Kolejne progi będziemy próbować no, przebijać w następnych pewnie materiałach. Dzięki serdeczne za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jakie Wy macie wyniki w zadaniach bez czasu na czeską. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło, życzę zdrowia, hej!